Rzeczywiście ogromne wydarzenie dla społeczności Łebcza, społeczności szkolnej. Nadanie imienia szkole podstawowej w Łebczu oraz sztandaru. Społeczność przygotowywała się od 2012 roku przez 3 lata i dzisiaj mieliśmy piękny, wspaniały finał z wręczeniem, poświęceniem sztandaru, z przedstawieniem bohaterów imienia szkoły, noblistów wszystkich, prezentacja piękna. Młodzież przygotowała niesamowity spektakl i również miejsca obrazujące pracę poszczególnych noblistów. Także uroczystość piękna i mam nadzieję, że będzie stanowiła znakomity wzór dla wszystkich uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Łebczu. Tak, otrzymałem wyróżnienie i bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Natomiast jak każde wyróżnienie jest też zobowiązaniem i pewnie te wszystkie sprawy, które toczą się wokół szkoły w Łebczu, a jest to na pewno budowa sali gimnastycznej i rozpoczęcie tego procesu inwestycyjnego, jesteśmy już w drugim etapie. Pierwszy etap był wybór koncepcji zagospodarowania szkoły. W tej chwili już przygotowuje się profesjonalny projekt rozbudowy szkoły z salą gimnastyczną i teraz trzeba czekać na pozwolenie na budowę i na możliwość zrealizowania. Mam nadzieję, że stanie się to w ciągu najbliższych lat. Tak, to wielka uroczystość dla szkoły. Myśmy się do tego przygotowywali od 3 lat. Wybraliśmy patronów sobie, polskich noblistów. Myślę, że będą wzorem dla uczniów. No i oczywiście ukoronowaniem był nowy sztandar. Piękny sztandar w kolorze morza, granatowy. Dla nas wszystkich, dla całej społeczności, dla nauczycieli i rodziców to wielkie wydarzenie i myślę, że pozostanie na długo w pamięci. Podziękowałam tym, którzy najbardziej się przyczynili do tego, że nasza szkoła rozkwita, że możemy liczyć na tych ludzi i to był odpowiedni moment, żeby tym ludziom podziękować i ich wyróżnić. Czynnie współpracujecie i z OSP, i z innymi ugrupowaniami na terenie wsi Łebcz. Tak, proszę pana. To są ludzie, na których my musimy się opierać, bo przecież my wyrośliśmy z tego społeczeństwa, więc koniecznie muszą z nami współpracować i koniecznie musimy działać wspólnie dla dobra naszych dzieci. Msza Święta była w intencji i współczesnych nauczycieli, dzieci, ale również tych nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów, absolwentów, którzy już niestety przeszli na drugą stronę życia. I ten przemarsz był uroczysty, dopisała nam pogoda, mieliśmy szczęście. Więc myślę, że ta cała uroczystość miała godną oprawę. Czego jeszcze brakuje w szkole w Łebczu? W naszej szkole brakuje niestety sali gimnastycznej, bo ćwiczymy na korytarzu. Pracujemy niestety na dwie zmiany, więc trochę by się przydało jeszcze sal lekcyjnych. Mam nadzieję, po tych wszystkich obietnicach, które składają nam Rada Gminy i Pan Wójt, jest projekt, może znajdą się środki na rozbudowę. Bardzo w to wierzę i wszyscy na to liczymy. Dziękuję Pani ślicznie. Dziękuję bardzo.